Jo, cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku z minestar.pl. W dzisiejszym odcinku znowu będziemy się szwendać totalnie losowo po mapie i zobaczymy, co uda się zdobyć. Także już zaczynamy od razu, lecimy tutaj za pierwszymi gościami, szybko piję jakąś siłeczkę. Dobra. Tu na ten daję drewno. Tym windem, jeszcze raz ciebie tu zobaczę. Kto to się tak denerwuje? Ja będę go fokusował, gdzie jest tam w środku? Boże, ja tutaj mam. Nie, kurde, myślę, że już będzie można go powkurzać. Ja was tu prosiłem. Gdzie oni są? Tutaj! To ten jebany Rosja! Nie! Nie knokaj go! Nie! Już kurwa, to jest windę, Dino! Ja trzeba powiedzieć, że Maciusiowi, ale bo... Da Dino! Nie uda się, dobra, lecimy dalej. A mogłoby to być ciekawie, no mogłoby być. Dobra, gdzie jest ten drugi kwart? Tutaj. Tu też widzę, że coś się dzieje. Miecz Amona. Wchodzę. Powinno mi się udać teoretycznie. Dobra. On będzie próbował przez to przejść, aby mu się nie udało. Dobra, już mu się udało. Także ja zbieram wełnę i stąd pakuję walizę. Wylosujemy jeszcze zwycięzcę z poprzedniego odcinka, który wygrywa miecz Horusa, czyli 44. Uwaga, zwycięzcą zostaje, jak już pokazać, tu o, Somersby, też tekst na DC. Także poproszę cię, abyś się skontaktował do mnie na Discordzie albo na czymkolwiek. A dla was kolejne losowanie, tym razem miecza 45, czyli o poziom wyższy. Spośród komentarza, że zostajecie łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje i zapraszam do oglądania. O. Nie. Zabiłem. Jest miecz Tota na plusie, jeżeli go złapałem. A złapałem, także klasa. Teraz trzeba jeszcze tych tu wybić. Nie wiem, się wbijają. Na luzie, git. Oj. To trzeba już uciekać, bo takiej sytuacji nie możemy dopuszczać, bo to już... Uuu, nogawice, seta i hełm Horusa. To wcale ten gość nie ma aż takich złych itemów. To nie. CO?! Oddaj, on jest Mleczyk. Za dużo warty. Co oddaj, jest? Nie, Mleczyk. Mleczyk oddawaj, tutaj nic nie pomoże niestety. Bana dostaniesz. Administracja zgłosi, że jesteś z kamerą. Proszę mi to oddać. Oddaj, bo jesteś rudy. Weź, kurde. Oddaj. Za dużo jest warty. To mi chociaż 46 oddaj. 45 mogę. Nie mam 46. Co tu jeszcze próbuje się wkleić tam od dołu? Zaraz ja go przykleję tu. Masz szczęście. O! Pach. Zabity! Jaki miecz? Ptacha. Gówno, ale. No nie, już myślałem, że drugi gość w tym samym kobłebie poleci. Ty też pewnie spada. O nie, to ktoś od nas. Dobra. Chcesz? Masz. Miecz ptacha. I... O. Dobra, dociskany jest. Fuck. No i bra... O, ale syfu dużo wywalił z siebie. Miecz ptacha. Dobra, wychodzę tędy. Kurde. To jest sektor pierwszy, żeby było ich najwięcej, a i tak nie ma tu jakoś dużo. Tutaj może coś się uda. O kurde. Kasper, ej, Kasper, soj? Ja co potrzeba? Ja fan. Kurde, uciekli z tego. Dobra, tak. Muszę zjeść, ale... Dobra. A ty mnie zacząłeś bić przed tym, ale dobra, jak chcesz, to ja widzę, ja widzę. No, uciekli. O, tego można. Pyszneku. Jak obejrzysz odcinek, to będziesz wiedział. O kurde, ale się dziwnie goś... Leży! Złapał go, kurde. A tu jakby się wkleić? Pach. Lagi jakieś.
50! Nie, nie, nie! Ja nie mogę dać temu uciec! Widzowie, proszę, pomóżcie mi, on nie może stąd uciec, on nie może stąd uciec. Ja widzę ten miecz, cały czas go widzę. Dobra, podniosę go może najpierw. Mam, dobra. 44 zabite i teraz on nie może stąd uciec. Bo on może też coś mógł złapać. Przez to, że te full EQ miałem głupie. Opa. Nie, Kosomo, nie rób tak. Jak on by wyleciał przez ciebie, to ja nie wiem, co ja bym ci uszy chyba wykręcił. Dobra. Gdzie on jest? Wykopuje to dziadostwo. Zaraz mu się skończą te totemy, przecież nie będzie miał ich w nieskończoność. A mam mieczyk 38, tak że... A, się zaklinowałem. Gdzie on jest? Polizał ładnie, no i dobra. Lutuj, czy on coś tam miał? Buty Amona? Ja coś jeszcze tu miałem. Dobra. Miecz 44, to jest hit, naprawdę. Ten odcinek to będzie coś pięknego, takie dropy. 47, 45 było wcześniej. Rekordowe dropy. Widzę, widzę, ale w sensie już stąd zawiłem, bo tutaj nic ciekawego raczej nie znajdę. Dodasz do klanu, ty Kaszpę, dodasz do klanu. Tak, już dodaję, dodasz na luzie. Plan. TXT jest w opisie, widzowie. Klan zap. Kurw. Klan zaproś. Dyfe. Dobra. Dobra, jak będzie za mało odcinka, to najwyżej coś dogram. Także zawijamy. Już zaczynam live'a. Jak ja nawet nie zacząłem pisać o live'ie, a was jest 60. To jest niesamowite. Dobra. Także kończymy odcinek. Także. Jest jakiś gość, ktoś kopie. Wklejamy się do środka. No i niestety. Jakie mam itemki? Żadne. Dlatego wyrzucam je przed siebie. Ale kill to kill, także. Żaden ranking nie śmierdzi. Się trzyma. To ja muszę uciekać przed nim, a nie. Ten z tym Amonem, to jest cały czas ten sam. Go było fajnie złapać, ale się nie uda. Nie. Pach, pach, pach. O kurwa. Na luzie, na luzie, na luzie. Było blisko, ale na luzie, bo chciałem do końca go wybić. No bo już spokojnie, ale przez chwilę już mi też się mokro zrobiło. Żartuję oczywiście. Dobra. Tu ktoś kopia. No niestety. No straci mnie, czy straci, odpadnie. Nie, trzyma się dalej. Zaraz ja się okażę szczerze, że padnę. Czemu on nic nie je? O kurde. Gdzie on jest? Tu. On pali to tym zatem, ale... Nie wiem, na pewno ich nie ma aż tyle. Zaraz mu się skończą. Już ostatnie, ostatnie. Zaraz ja będę palił teraz. Dołączam do niego. O, zabili go! Nie, to nie, teraz jest grubiej, teraz to ja padam cały czas. Już nie jest tak fajnie jak wtedy, bo... Nie wiem, to jest seta. Nad netherite'em dokładnie wyjebka. Widzę go. Uj, sorry. O, jeden, myślałem. Nasi, a to nie nasi. Gdzie on leci? Co za gość? No i po nim. On ma te usuwacze jakieś. Pada? Pali totemek, jeden. Ale wyrabia, nie, nie wyrabia, pali totem za totemem. Jednak wyrabia? Nie wiem, nie. Padł! Mieczyk seta, ale ładnie ograny. Jaki ciekawy secik miał. No i dobra, to mi się podoba. O, kolejny. Prawie też padł, ale ja też się przestraszyłem, bo nie miałem serc, żeby się z nim bić. 10 warstw kopłebów, jak gdyby nigdy nie. Siami Kirolo. Kirolo.
antykobłeba czyżby on miał? Czyżby pyk się na odpale nagrany? Zaraz zobaczymy. Znaczy, według mnie ta, to już wcześniej było widać. Nagrywa. Dawaj we dwójkę pykamy. To jeszcze raz, teraz. Dawaj we dwójkę pykamy coś. Nie, no to co? No dawaj. Dawaj we dwójkę, ja ci mogę łebować i dechować. Nie, spokojnie, ja dam radę. Dawaj do środka, szybko. Ale jakoś tak nie zabiję. To tak nie działa, to tak nie działa na tym serwerze. Ale z tobą dam radę, dawaj. Nie, to tak nie działa, nawet jak mam najlepsze itemy, to i tak ucieknie co. Dobra, na razie to idę. Chodź, nie maruć, chodź. Idę gdzie indziej. No nie daj się prosić, no chodź. Już nie mam je. No to ja oram, bo ten gość jest na odpale. Też. No te usuwacze są jakieś. Do dziada. O, ten u góry za to. O, set! Te sety najładniej padają. Zawsze tak pięknie padają. Nie wyrabia nawet ode mnie. Idź tym helpim totem czy ciulwie czym tym asystujesz tu. Pada. Uwaga, i zaraz będzie pół, będzie pół. Jak nikt mi się nie wklei, to będzie pół. On jeszcze litrę założył. Uwaga, uwaga. I jest, mamy to. Miecz Czerpiego. Tam było obok seta. Dobra, GZ, GZ. Teraz ten. Nie, ten wyrabia za dobrze, tego nie rusza. Tego nie rusza, on wyrabia za dobrze. Ale tu jest Amon. On też mi się podoba. Nie chcę się pobawić. Pięknie. Jakbyś go teraz pada. No dryfuje mi. Pach. Też padnie. Tam z tyłu jakiś wieśniak mi hita i przez to on zaczyna wyrabiać. Niech mi zostawi hity. I teraz? Jeszcze? Teraz. Ale ty mi ładnie robisz robotę, wyjebka. Mamy! Amon! Brawo, wyjebka! Jeszcze ty! Dobra, tyle mi wystarczy. Kończymy na dzisiaj. Takie dropy piękne poleciały. Także kończymy. Nie zaglądaliście naszego odcineczka. Dropy były naprawdę niesamowite, bo miecz 44 oraz 47. 47 miecza to ja nigdy w rękach nawet nie miałem, a się udało go złapać. Także jestem bardzo zadowolony. Także dziękuję za oglądanie odcineczka i do następnego. Trzymajcie się, siemano.